Dzień dobry, Rafał Badowski, redakcja In Poland. Prowadzimy relację z Forum Ekonomicznego w Krynicy. Moim i Państwa gościem jest pani Anna Zalewska, minister edukacji narodowej. Pani minister, czy nie ma pani poczucia, że wprowadza najbardziej kontrowersyjną reformę ostatnich lat? Ona jest oczekiwana, niekontrowersyjna, oczekiwana przede wszystkim przez rodziców, dlatego że ustrój szkolny, zmiana ustroju szkolnego to kwestia wtórna przede wszystkim dla rodziców. Oni chcą mieć dobrze wykształcone dziecko, w które będzie przebywało w bezpiecznej szkole. Ta reforma rzeczywiście była zapowiadana, cały rok przygotowań, debat społecznych i rzeczywiście odezwały się takie głosy o przepaści, o chaosie, o szkodzeniu. Proszę sobie przypomnieć, jeszcze kilka miesięcy temu taka sama narracja była związana z sześciolatkami. I co? 82% rodziców zdecydowało, że ich dziecko uczy się, bo przypominam, że dziecko uczy się, więc my nie cofnęliśmy edukacji dziecka, uczy się w przedszkolu. W dodatku ja dotrzymałam słowa i samorządowcy otrzymają subwencję oświatową właśnie na sześciolatka. Dlatego zachęcam wszystkich do zgody, staram się unikać kontrowersyjnych wypowiedzi po to, żeby tak naprawdę przygotować dzięki ustrojowi szkolnemu do właściwej edukacji dzieci. Wszystko jest pod absolutną kontrolą. Ja powtarzałam od kilku miesięcy, kiedy będzie gotowy projekt ustawy. Mówiłam o tym, że to będzie koło połowy września. Rzeczywiście 16 wyjdzie on do uzgodnień międzyresortowych. Jednocześnie pracujemy nad podstawami programowymi, podręcznikami, choć przypominamy, że jest to czas bardzo ewolucyjny. Nowe podstawy programowe otrzymają uczniowie klasy pierwszej szkoły podstawowej, klasy czwartej szkoły podstawowej, gdzie będą uczyć się poszczególnych przedmiotów, ale bardziej uczyć się, jak uczyć się tych przedmiotów, bo taka jest diagnoza. No i oczywiście siódma klasa szkoły podstawowej. Wszystko będzie się dziać w tych samych budynkach, z tymi samymi dyrektorami i z tymi samymi nauczycielami. Powiedziałem kontrowersyjną, bo ta reforma budzi dość powszechny opór środowiska nauczycielskiego. Między innymi Sławomir Broniarz, szef Związku Nauczycielstwa Polskiego, powiedział, że pracę w wyniku reformy może stracić nawet 100 tysięcy nauczycieli. Panie redaktorze, czy był pan tak dociekliwy i zapytał pana prezesa, w jaki sposób liczy i na podstawie jakich zapisów? No to są tylko i wyłącznie słowa. 45 tysięcy nauczycieli rzeczywiście straciło pracę od 2007 roku, dlatego że poprzedni rząd nie zauważał dramatycznego niżu demograficznego. Rzeczywiście, jeżeli do rocznika przychodzi po kilkadziesiąt tysięcy mniej uczniów, no to w sposób oczywisty nauczyciele tracą pracę. My to zauważamy. Szukamy takich rozwiązań, między innymi właśnie poprzez zmianę ustroju, wydłużenie, proszę zauważyć, 4 lata liceum, prawda, 5 lat technikum, po to, żeby nauczyciel znalazł pracę. Jednocześnie, no, chciałabym, żeby pan prezes przede wszystkim pokazał swoją odpowiedzialność przy likwidacji szkoły, której jest organem prowadzącym. Tam jest protest ponad 400 studentów, którzy z dnia na dzień dowiedzieli się, że zostanie zlikwidowana ich szkoła. W związku z tym zachęcam pana prezesa do pracy. Do pracy, dlatego że przed nami dyskusja o statusie nauczyciela, o doskonaleniu zawodowym nauczyciela, o wynagrodzeniach nauczyciela. Ten pierwszy etap powinniśmy w zgodzie przeżyć ze związkami zawodowymi. Zresztą ja w ciągu ostatniego roku szkolnego kilka postulatów związkowych zrealizowałam. W związku z tym myślę, że pan prezes też to dostrzega. Mam nadzieję na dobrą współpracę. Pani minister powiedziała, że zwalniali nauczyciele mogą znaleźć zatrudnienie w takich zawodach jak asystent rodziny czy doradca zawodowy. Jak masowe będzie to rozwiązanie? To nie jest asystent rodziny, bo pogardliwie już zaczęto tak nazywać nauczyciela. Ja naprawdę walczę o godność nauczyciela i szacunek do jego pracy. Jest kilka miejsc rzeczywiście, które trzeba odbudować od początku. To jest kwestia następnego roku szkolnego. To metodycy, to doradcy zawodowi, to nauczyciele w klasach zintegrowanych, to nie są asystenci, to są wybitnie przygotowani nauczyciele, nie tylko przedmiotowcy, ale nauczyciele, którzy gotowi są do wspierania dziecka o specjalnych potrzebach. Jednocześnie przypominam, że mamy bardzo dużo obcokrajowców. Chcemy, żeby Polacy wracali, wracają i mają dzieci dwujęzyczne. W związku z tym w szkołach musimy, żeby dziecko nie traciło, nie wypadało z systemu, mieć również nauczyciela, który jest świetnym matematykiem,
językiem. W dodatku mówi świetnie po angielsku, ewentualnie nauczyciela, który mówi w różnych językach, po to, żeby był z dzieckiem na matematyce, na geografii i razem z nim zwyczajnie się uczył, by po kilku miesiącach dziecko już w polskim systemie edukacyjnym było. To od tak proste przykłady, ale rzeczywiście to duża odpowiedzialność i odbudowywanie całego systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli. Jak długo zajmie przyciągnięcie Polaków do nowej, wspaniałej polskiej szkoły? Myślę, że będzie to systematyczne. Muszą uwierzyć, tak jak Polacy muszą uwierzyć, że 500+ jest na zawsze i że gospodarka dzięki nim też się napędza, że rodzina może liczyć na dobrą szkołę, przedszkole, żłobek, że są miejsca pracy. To rzeczywiście wiele lat, ale mam nadzieję, że przyłożę się do tego poczucia, że warto wracać. Pani minister, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.